Witam, XGro z tej strony, witam na kanale i dzisiaj zacznę od tego, że podoba mi się, jak właściwie w tej chwili Bitcoin maksymaliści mają swoje 5 minut. Gdziekolwiek nie spojrzę, altcoiny są równane z ziemią, zaorywane, opluwane. Tylko i wyłącznie jeden Bitcoin, cały świat krypto to jest jeden wielki szlam. Niesamowite. Ale wiecie co, ja już przez takie coś przechodziłem. Przechodziłem już przez takie coś kilka razy i mało tego. Ja już byłem i w jednej, i w drugiej pozycji. No i właśnie. I mam na to swoją własną opinię, z którą z wami się dzisiaj chciałem podzielić. Między innymi. A tak na wstępie to widzę tutaj, że spodobał wam się kawałek, który tutaj podrzuciłem z życzeniami lepszego jutra i dedykacją dla wszystkich tutaj moich widzów. W ogóle ten kawałek, tak nie znałem tego kawałka. Gdzieś tutaj sobie słuchałem Taco Hemingwaya, lubię Taco. I nagle drugi kawałek wskoczył w drodze do lepszego jutra. Nie wiem, tutaj jakiś miks jest i wpadł mi w ucho, szczególnie jak zaczynasz słuchać i sobie słyszysz te wszystkie słowa i myślisz, ci goście tworzą poezję. Ja tam nie jestem jakimś fanem polskiego rapu ani nic w tym stylu, ale jak w ogóle, jak czy Tako, czy tutaj Paluch, tworzą taką poezję, wrzucają te takie okruchy takiej brutalnej prawdy do wszystkiego. Mam nadzieję, że wiele młodych osób, które akurat słucha lub tam, wiecie, jest zafascynowanych tą muzyką, również próbuje wyłapać sens tego, co jest im Czego przekazywane. to się mam raz i każda z nich to mój prywatny znak. W drodze do lepszego jutra, 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 muzyka. 1 października 85, wtedy wyruszyłem w drogę. Po 27 latach wchodzę na kolejny stopień. Stąd nie ma odwrotu, jestem w drugiej połowie. Dawno nie widzę początku i sam nie wiem, gdzie jest koniec. Dzisiaj walczę o jutro, wczoraj walczyłem o dzisiaj, to nie walczę. Dzisiaj walczę o jutro, wczoraj walczyłem o dzisiaj i tak dalej. No, całkiem spoko. No dobra, ale nie o tym. Więc wróćmy do tego sezonu altcoinów, który zawsze się powtarza, o którym mówiłem już mnóstwo razy, zresztą przez całą moją tutaj karierę na YouTubie. I podchodziłem do tego w różny sposób. Jedno mnie to wszystko nauczyło. Kiedy jest przypływ, wszystkie łodzie podnoszą się wraz z przypływem. Oczywiście poza tymi łodziami, które mają w sobie dziury. Niektóre się nie podniosą, niektóre pójdą na dno, zostaną na dnie. Ale jest jedna ważna rzecz, o której wiele osób, szczególnie tych takich zatwardziałych Bitcoin maksymalistów, którzy nawet Ethereum uważają za scam, jest jedna rzecz, do której nie podchodzą realnie. To wszystko, co dzieje się na kryptowalutach, i zgadzam się tutaj absolutnie z wieloma poglądami w stylu, że 90% z tego wszystkiego to upadnie, że w ogóle zniknie, że to są różnego rodzaju próby, ale to jest między innymi to, co mówiłem wczoraj, a więc uczestniczymy w czymś dosłownie na żywo, w jaki sposób to powstaje, w jaki sposób to jest budowane. Uczestniczymy i widzimy na żywo również różnego rodzaju przekręty, różnego rodzaju próby oszustwa. Widzimy na żywo to, jeżeli jest coś technologicznie dobre, a totalnie nie łapie polotu, nie łapie zainteresowania, jak też widzimy na żywo, jak coś, co jest tylko i wyłącznie, nie wiem, latereczką w długopisie, nagle ma niesamowitą popularność. Więc to jest niesamowite, bo może to po jakim, na po samym początku człowiek tego nie łapie, jest jakby przerażony tym wszystkim, wzbudza to mnóstwo emocji, skrajnych emocji, ale po jakimś czasie, gdy to wszystko zaczyna wpadać w swoje miejsce i zaczynasz wszystko mieć poukładane, to zaczynasz jakby rozumieć i korzystać z tego, że
To właśnie w taki sposób działa, a nie inny. I jeżeli na podstawie tej doświadczenia, wiedzy i tego wszystkiego, co doświadczyłeś i dowiedziałeś się z czasem i przez ten czas, kiedy jesteś w świecie krypto, potrafisz spojrzeć na coś i skorzystać z tego w odpowiedni sposób, to nagle może to absolutnie zmienić świat. Zresztą tutaj też jest gdzieś o tym, jak coś może zmienić świat właściwie w tej piosence. I chciałem powiedzieć wam tak, na przykład, ja, moim sloganem zawsze było, że słuchajcie, trzymaj sobie przynajmniej jakiś jeden bitcoin w portfelu. To jest coś, co jest warte tego, aby gdzieś tam mieć w takim, takie, takie swoje, taką swoją podstawę, taki swój fundament a la krypto. Aczkolwiek, tak jak Rafał tutaj pisze, Rafał jest, może mówiłem wczoraj nawet o tym, Rafał jest znaną osobą w świecie krypto. Znajdź swojego shitcoina i powiedz mi, jak pokonał Bitcoin. I tutaj zależy od punktu widzenia, oczywiście, i od momentu, ale wszyscy jesteśmy w tym momencie, a nie innym. Więc pierwszy z góry Ethereum, gdybyśmy tak się zastanowili i policzyli, i nie liczyłem tego, ale jestem przekonany, że Bitcoin zainwestowany w Ethereum, na starcie Ethereum, w tej chwili jest wart multum Bitcoinów. I znowu, podstawa krypto to jest to, co mówiłem, zasada numer jeden, nie tracimy pieniędzy. Wiele osób, kiedy rozmawia sobie o świecie krypto, mówi: OK, ja jestem w plecy, ja jestem to. Ja nie rozumiem, nie można w ten sposób podchodzić do tego lekko. Nie można do tego podchodzić w ogóle. Jeżeli żartujemy, wszystko jest w porządku, ale kiedy podchodzimy do swojego własnego portfela i do czegoś, dla czego straciliśmy część swojego życia, a więc pieniędzy, bo gdzieś tę część życia musieliśmy stracić, aby te pieniądze zyskać. To nie możemy teraz lekko, że tak powiem, przehulać sobie to. Więc zasada numer jeden to jest nie tracić pieniędzy. I gdy do tego w ten sposób podejdziemy, zaczniemy poważnie traktować to, co tutaj robimy, to wtedy wszystko nabiera zupełnie innego wymiaru, innego sensu i wtedy możemy przejść do właśnie tego, nawet kiedy patrzymy na świat krypto w taki, a nie inny sposób, że punkt startowy obieramy, czyli punkt startowy, nieważne czy to jest złotówka, czy to jest bitcoin, to jest punkt startowy. I punkt wyjścia, i znowu złotówka, czy bitcoin, to jest nieważne. I punkt startowy, podróż. I powrót do punktu startowego i powinno być ciągle na plusie. Czyli wchodzimy z Bitcoinem, robimy cokolwiek chcieliśmy zrobić, wracamy z tym Bitcoinem do Bitcoina w tym samym wymiarze, co weszliśmy, albo jeżeli oczekujemy zarobku jakiegoś minimalnego oczekiwanego zysku, tak jak ja tutaj lubię sobie mówić MOZ, minimalny oczekiwany zysk, minimalnego oczekiwanego zysku, zabieramy, mamy tyle samo Bitcoina plus i lecimy dalej z tym, co zostało nam już darmowe. I tak też, jeżeli wiem, że teraz wiele osób, patrząc na przykład na Hexa i na świat Pulsechaina, totalnie wylewa, pomyje tutaj i mądrzy się i w ogóle, ale wszyscy już zapomnieli do tyłu, lub ci, co są ze mną na kanale, absolutnie nie zapomnieli, dokładnie wiedzą, o co chodzi. Jak było, kiedy Hex był jeszcze przed centem, kiedy sprzedawałem heksy za 32, milion heksów za 32 Ethereum. I to wszystko to było wejście i wyjście z, plus zostawienie sobie totalnie darmowej fury do manipulacji w tym świecie przez tak długo, jak tylko to będzie możliwe. I jeżeli cokolwiek próbuję jakby pokazać na swoim przykładzie, tutaj właśnie na kanale, to jest właśnie to. W taki sposób
nie tracimy kasy. Emocje to jest totalny narkotyk, który pochłania wiele ludzi i to jest coś, co prowadzi do zguby. Jest przyjemnie się, wiecie, czymś podrajcować, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc główne to jest ta taka baza, z którą startujemy i którą budujemy i w ten sposób. I jedyną rzeczą, którą mógłbym sobie teraz pomyśleć, na przykład startując w tej chwili, żeby zostać milionerem w świecie krypto tylko i wyłącznie na Bitcoinie, to musisz już przyjść tutaj z milionami. Więc okej, jak chcesz zostać milionerem w świecie krypto tylko i wyłącznie na Bitcoinie, no to lepiej, żebyś był milionerem od razu. Aczkolwiek, jeżeli jesteś zwyczajnym Kowalskim, który dopiero próbuje dorobić sobie tych parę zer, lub też tak jak tutaj znowu, puśćmy sobie tako. To jest też fajny moment. Że jestem ateistą. Mówi tutaj, tutaj fajny jest moment, jak śpiewa o tych 6 zer. Spać położę. Barman pyta, czy chcę jeszcze. Bardzo proszę. Choć miałem dietę mieć inną niż dietę piwną. Tak dla niepoznaki. Ludzie, barman pyta mnie, czy polać jeszcze. Bardzo proszę. Ktoś jestem ateistą. Też taki motywujący. Że jestem ateistą. Jakbym ateistą zamienił na bitcoinistą, to byłoby całkiem fajne. Wiosenny piątek, jadę nocą na dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chce jeszcze. Bardzo proszę. Że jestem... Dobra, a więc wracając do krypto. Jeżeli chcesz zrobić swoje 6 zer, a startujesz z 3, to Bitcoin nie jest dla ciebie rozwiązaniem. Ale wszystko resztę, co dzieje się w świecie krypto, jest. Więc podpinanie się pod narrację maksymalistów, gdzie na pewno mają sporo racji w tym, co mówią, bo nie mówię, że nie mają racji, mają sporo racji w tym, co mówią. Z wieloma, wieloma rzeczami, jak nie większością się absolutnie zgadzam, to z jednym się nie zgadzam. I tak jak czasami mówię, życie jest cholernie krótkie, więc potrzebujemy nieprzeciętnych zwrotów, aby wyrwać się z tej przeciętności. Ponieważ zwyczajnie, tradycyjnie, podążając tym taką ścieżką, to jest to wręcz prawie niewykonalne. Są wyjątki od reguły, ale to są naprawdę wyjątki. Ale nawet jakbyśmy na te wyjątki popatrzyli, to nawet wtedy zobaczymy, że zrobili coś ponadprzeciętnego, żeby właściwie wyrwać się z tego wszystkiego. I tak też jest w świecie krypto. Więc zastanówcie się nad tym całym sezonem altcoinów i sposobem, w jaki sposób na te altcoiny patrzycie i sposobem, gdzie i czego szukacie. Z myślą oczywiście i z tą świadomością, że wchodząc tylko i wyłącznie w jakiegokolwiek rodzaju, definiując, co jest skamem, co jest totalną bzdurą, co jest, a szukając potencjału, który właściwie gdzieś tam funkcjonuje i nic się z tym... To tak jak Dogecoin. Niby żart, niby zero użyteczności, niby zwyczajny kopia kopii, aczkolwiek jest jedna rzecz. Działa. I to działa całkiem nieźle. I zobaczcie, nawet się śmiałem ostatnio, że Dogecoin, Store of Value, działa całkiem nieźle. Porównując wszystkie upadki i wzloty różnego rodzaju coinów do Doge'a, no to
całkiem nieźle się tutaj w tej beście zachował. Więc i tutaj absolutnie nie bierzcie pod uwagę, że ja mam cokolwiek sugeruję. To jest po prostu wzięcie pod uwagę swojego własnego i znowu branie pod uwagę czyjejś opinii. Czasami lepiej i tutaj znowu dawno, dawno temu, ja wiem, że wielu z was słucha różnego rodzaju osób tutaj na polskim YouTubie, na zagranicznym YouTubie, ale pamiętam, jak dawno temu, po roku czasu, zacząłem tylko i wyłącznie szukać opinii, które są albo podbijają moją opinię, albo są 180% przeciwne mojej opinii. Bo jeżeli są 180% przeciwne mojej opinii, to ja wtedy jestem zmuszony do sprawdzenia, czy moja opinia się zgadza, więc to mnie zmusza do myślenia, a jeżeli podbijają moją opinię, no to budują mój wizerunek tego wszystkiego, co ja robię. Więc te dwie, cokolwiek, jakiekolwiek, że tak powiem, masło maślane, jakieś tam, jakiekolwiek tam takie, wiecie, mydlenie oczu, to już zupełnie coś innego, to już to mi bardzo szybko zacząłem tutaj łapać w świecie krypto. Zresztą tak również jest w świecie tradycyjnym, kiedy człowiek ma doświadczenie ze świata tradycyjnego, czy to z biznesu, czy to potem z kontaktów międzyludzkich, czy to z pracy, to później, jeżeli przenosi te doświadczenia do następnej swojej, że tak powiem, części życia, to nagle okazuje się, że wszystko to się sprawdza. To jest tak jak moje zasady w tradingu, które właściwie są podglądnięte również z pokera, z biznesu, z świata tradycyjnego, z kontaktów międzyludzkich, gdzie właściwie chodzi o to, a jeżeli jest sygnał, jeżeli widzimy, że coś podąża w naszym kierunku, jeżeli wiemy, że to będzie przez jakiś czas lub ma potencjał przynieść nam jakiekolwiek korzyści, to dlaczego to nagle nie korzystać z tego, szczególnie jeżeli nie robimy tym absolutnie żadnego zła, bo to jest już zupełnie inny temat. Więc w momencie, kiedy jesteśmy na plusie, wypadałoby zadbać o ten plus, a więc ten taki mój przykładowy stop loss na zielono. Więc tak to wygląda. Zresztą dla tych wszystkich, co tradują ze mną, tutaj widzieli ten tweet, gdzie kto wskoczył w longa i to nie był sygnał, ja tylko mówię to, co robię. Więc mówię to, co robię. Kto wskoczył w longa 10 czerwca, bla, bla, bla. No i oczywiście wczoraj na filmie widzieliście ten minimalny oczekiwany zysk, a więc mój stop loss na zero, który został ustawiony, właściwie na chyba dolara w plusie, którego ustawiłem, po to tylko, aby zabezpieczyć, gdyby się coś stało w międzyczasie. A teraz patrząc na te 12% zysku czy ileś, no to spokojnie można sobie, wiecie, ten stop loss już według uznania podnieść i zostawić. I już to jest, teraz już nie możemy stracić. Możemy zyskać mniej lub więcej, ale stracić już nie możemy. I tak też podchodząc do świata krypto i do tego wszystkiego, co robimy, myślę, że nie ma możliwości, aby ktoś mówił, że a, jestem w plecy na krypto. Dlaczego masz być w plecy? Której zasady nie przestrzegałeś, że jesteś w plecy? Więc w taki sposób bym do tego podszedł. Ok. Podsumowując, jeżeli ktoś traduje, weźcie sobie na bardzo serio zasady tradingu. Jeżeli tradujecie ze mną na Bybicie, czy też na innych giełdach, zerknijcie na mój ABC Tradera, gdzie sporo o tym mówię. Tutaj kolega ostatnio napisał mi, dosłownie wrzuciłem, że pytanie, jak obstawiłem longa 30x? Dlaczego 30x longa obstawiasz z 1000 dolarów? Ja tego nie rozumiem, ale to jest ok. Następna rzecz, inny temat. To dlaczego mi pokazuje, jak czytać, jak w ogóle czytać linijki tutaj. Dlaczego 12% to nie jest 12% z... na przykład z pozycji tam tej przed, z tych na przykład 0,05 bitcoina, a 12% jest to z tej pozycji, którą włożyliśmy. Skąd się bierze 12%, jak realnie na wykresie jest ile? Na wykresie jest, to od tego liczę,
Jeszcze raz. Tu było wejście. Realnie na wykresie jest 2,5%, dźwignia jest razy 5, stąd mamy to, ale tak naprawdę musimy wiedzieć, że musimy w ogóle wiedzieć, jak pracuje tutaj dźwignia i skąd się biorą procenty. 12% jest z naszej kwoty włożonej w pozycję. Lub inaczej, 2,5% jest z kwoty powiększonej o dźwignię. To jest wszystko to, co to jest bardzo proste, ale trzeba dosłownie na zdrowy sobie rozum to przetłumaczyć. I wtedy będziesz wiedział, skąd i jaki PNL, czyli twój zarobek na czysto i w ogóle skąd się bierze, z jaką dźwignią i jakie kwoty zarabiasz. Jeszcze raz, tak na krótko, bez rozwijania się nad tym. 12% jest z twojej kwoty włożonej, czyli z 270 tutaj w moim przypadku dolarów. 12% z tej kwoty. Ale kwota ta została powiększona razy 5 i tutaj pokazuję tą powiększoną kwotę i z tej kwoty jest 2,5%. Więc tu masz dźwignię i tu masz dźwignię, tylko że po prostu pokazuję w dwóch miejscach, jak to wygląda. Że w ten sposób. To nie jest tak, że nie dość, że powiększona kwota została 5 razy, to jeszcze procent został powiększony 5 razy. To już przesada. Zdrowy rozsądek. Pomyślcie o tym. Zresztą w ABC Tradera mam kilka razy tłumaczyłem dokładnie, jak to wygląda. I dla wszystkich początkujących znowu trading. Warto jest poświęcić trochę czasu, zanim zacznie się wrzucać jakieś kwoty do tradingu. Więc czas to jest właśnie ta nauka na to wszystko, aby zrozumieć mechanizmy. I tutaj jedną z podstawowych rzeczy, którą musimy wiedzieć o tradingu i o tym, w jaki sposób możemy się nauczyć. Ja mogę, i to jest normalne, wszystkie mechanizmy omówić. I to jest do nauczenia się, jak te mechanizmy działają. A więc jak ustawiamy stop lossa, jak go przestawiamy, jak otwieramy pozycję, jak zamykamy, jak zmieniamy dźwignię, jaką kwotą, czy używać, jak zamykamy, czy używać take profit, czy zamykać z palca, bla. To wszystko to są mechanizmy. Ale teraz, jak już znasz te mechanizmy, to jest tak jak wiecie, wiemy wszystko teoretycznie, jak co działa, ale teraz już finezja wykorzystania tych mechanizmów to jest właściwie ten mental, który wchodzi w grę. I tutaj dopiero zaczyna się cała rozgrywka. Czy będziesz zyskownym traderem, czy będzie cię to kosztowało jeszcze więcej czasu i pieniędzy, aby zostać tym zyskownym traderem. Więc to jest oczywiście do przemyślenia. A więc zamykając temat, to powiem wam, że trzeba sobie dać trochę czasu i jeżeli chodzi o świat krypto, to definitywnie ja jestem Bitcoin. Bitcoin niekoniecznie maksymalistą, ale definitywnie jestem w świecie Bitcoina. Tyle, że świat krypto w tym momencie to jest coś więcej. To jest dużo, dużo więcej. I to, że mamy okazję to obserwować i uczestniczyć w tym w taki dosłownie bezpośredni sposób, no to dla niektórych będzie to szczęście, które zmieni ich życie, a dla niektórych będzie to po prostu tylko i wyłącznie puste i przykre doświadczenie. Wasz wybór. Na razie, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.